Dzisiaj nasi kucharze staną przed nowymi wyzwaniami. Będą gotować, używając niekonwencjonalnych narzędzi. Czy sobie poradzą? Przekonaj się na własne oczy. W lewym rogu pani doktor. Leczenie ludzi to jej powołanie i wie o tym od dzieciństwa. W prawym rogu wspaniała szefowa kuchni. Dziewczyny, zadanie na dzisiaj to profiterolki. No jak to ich nie pamiętasz? Postaraj się sobie przypomnieć, kochana. Już prawie? Tak, dobra robota. Teraz zamieńcie się miejscami i zaznajomcie się z narzędziami przeciwniczki. Będziecie dzisiaj nimi gotować. Szefowo, nawet nie chcę pytać, co jest w tych próbkach. Nie wiem, co to są za narzędzia. Będziecie musiały same to rozgryźć. Macie kilka minut, żeby się przygotować. Pani doktor, widzę, że uwielbia pani czystą, nieskazitelną kuchnię. Świetnie! To co? Jesteście gotowe? Wymieszaj mleko z wodą i zagotuj. Szefowo, w twoim wypadku nie możesz szybko go wlać. Ale to sprawia, że wyzwanie jest ciekawsze, prawda? Teraz dodaj masło, mąkę i pomieszaj. A teraz jajka. Ach, pani doktor. Nasza szefowa kuchni ubija jajka pensetą. I dobrze jej idzie. Ciasto jest gotowe, chociaż nie jest specjalnie zadowolona z narzędzi. Kolejne zadanie jest nieco trudniejsze. Musisz wycisnąć ciasto na blachę do pieczenia. Masz jakiś pomysł, szefowo? Wow, super! To chyba tak ma działać. To idealne narzędzie do ciasta. Zaczynamy piec. Pani doktor, jak idzie? Okej, odkaziła pani blachę do pieczenia. Co teraz? Oj, coś tu zdecydowanie poszło nie tak. Klacuj tak samo jak ze strzykawkami. Skup się. Od razu lepiej. Tylko nie wzięłaś pod uwagę odstępów. Och, to się chyba sklei. Miejmy nadzieję, że się mylę. Włóż blachę do piekarnika. I pamiętaj, piecz dokładnie przez 50 minut. Żeby zrobić krem, wymieszaj 175 g serka i 160 ml skondensowanego mleka. Mieszajcie z miłością, bo krem to najważniejsza rzecz w profiterolach. Szefowo, to chirurgiczna precyzja. Jeszcze. Pani doktor, to nie są profiterolki. Nie ma w nich żadnej lekkości. Moje obawy się sprawdziły. Może ocalisz chociaż jedną? Z daleka wyglądają bardziej jak przypalone mandarynki. To wcale nie jest śmieszne. Chciałam zjeść je po konkursie. Wiecie co? Kreatywność podczas gotowania to mus. Rób tak dalej. Oczywiście to nie jest ptyś. Ale nadaje się na ciastko z kremem. Szefowo, czekoladowe kropki gruszką są bardzo kreatywne i wyglądają symetrycznie. Super, teraz pozostaje tylko polać je czekoladą i posypać wiórkami kokosowymi. Dziewczyny, coś zauważyłam. Ciastka z kremem pani doktor wyglądają jak małże. I co? Słodkie małże to bardzo kreatywny pomysł. O, a to co? O nie, to miało być samo piękno. Zamiast tego mamy najstraszniejszy deser wszechczasów. Jeśli zapytasz kogokolwiek, kto go zrobił, każdy powie, że na pewno lekarz. Hej, a teraz co robisz? Nie chciałam cię obrazić. Gdzie wkładasz te łakocie? Przestań, przynajmniej zostaw mi kilka profiteroli.
zabrała je i uciekła tak, jakby ktoś potrzebował słodkiej transfuzji. Mam nadzieję, że nasze ptysie uratują komuś życie. Prawda, szefowo? Hej, ty tam, Grajku! To nie jest twoja soluwa. Bądź cicho w naszej kuchni. To jest bardzo ważny moment. Zaraz dowiecie się, jaki przepis będzie dzisiejszym wyzwaniem. Sałatka Cezara. W porządku? Więc zamieńcie się narzędziami i zaczynamy. Szefie kuchni, przestań narzekać. Takie są zasady gry. Chwyć mocniej mikrofon. Pewnie się przyda. I świetnie przygotowałeś się do zadania. Uniform, czapka i fartuch. Wszystko pasuje. A nasz muzykant znów swoje. Gra nawet na kuchennych instrumentach. Zacznij mieszać składniki. Hej, to nie jest niski skolor. Zobacz, co robi kucharz i spróbuj zrobić coś podobnego. To pewnie pierwszy raz, kiedy flet został użyty w taki sposób. Nie złość się, Grajku. Pyszna sałatka Cezara wymaga poświęceń. Spróbuj sosu. Jeden z nich nie jest za dobry, ale już za późno. Czas przyrządzić kurczaka. Trochę za wcześnie na śmiech, kolego. Nasz kucharz jest bardzo pomysłowy. A nie mówiłam? Ciekawe, czy struna poradzi sobie z krojeniem. A może kostka? To niezłe odkrycie. Kucharz znów dał radę. Poczekaj, możesz wziąć kostkę ze sobą na biwak. Co? Świetnie sobie radzi i nie zajmuje dużo miejsca. Ach, już posmarowałeś kurczaka sosem, gdy ja mówiłam. Świetnie. Czyli bójki to nie jedyna rzecz, do której przydają ci się ręce. Niewiarygodne, prawda? Teraz pokrój boczek. Cezar bez boczku to jak tort bez wisienki. Plasterki są bardziej równe, kiedy masz nóż, a nie kostkę. Szef na pewno będzie miał nierówne kawałki w sałatce. Ale może to nadać jej bardziej tajemniczego wyglądu. Nie smuć się. Czasami smak jest ważniejszy od wyglądu. Pomyśl o tym podczas smażenia mięsa. Melodia brzmi ładnie, ale musisz skupić się na gotowaniu. Będziesz mógł się zabawić, kiedy skończysz sałatkę. Co jest z tym bokiem? Plastry są wielkie. Od razu widać, kto jest częstszym gościem w restauracjach. Spójrzmy na plasterki boczku kucharza. Tak mają wyglądać. Malutkie. Hej, słuchasz mnie? Hej, Grajku! Coś się pali. Szefie, sędzia znów ma rację. Tylko smak się liczy. Ale muzyk zawalił sprawę na wszystkich frontach. Wow, stary, gotowanie nie jest dla ciebie. Ale nie poddawaj się. Nadal masz szansę wszystko naprawić. Powtarzam ci, patrz na kucharza i kopiuj to, co robi. Właśnie tak, dobrze. Pilnuj temperatury, bo sytuacja z boczkiem się powtórzy. Co to jest? Czy gotowanie zainspirowało cię do stworzenia nowej piosenki? W naszej kuchni wszystko może się zdarzyć. Stary, dlaczego rzucasz dookoła mięsem? To nie jest twoja kurtka. Zaciąłeś się, czy co? Ach, ci rokowcy. Miałam cichą nadzieję, że rozwiniesz swój talent kulinarny. Proszę, sprzęt nareszcie będzie użyty. To nie jest gitara. Szanuj narzędzia innych specjalistów. Kucharz delikatnie traktuje twoje i próbuje ich nie zniszczyć. Ale mam pewne wątpliwości co do tej struny. Krojenie nią sałaty jest łatwe, ale może też uszkodzić ci ręce. Ale to jest hardcore.
Co teraz, chłopaki? Przepiórcze jaja? Świetnie! Hej, rockerze, co cię zdziwiło? O rany, gdzie ty się nauczyłeś tak ubierać jajka? Dlaczego się tak stresujesz? Tak, próbowanie nowych rzeczy nie zawsze jest łatwe. Jeszcze trochę, koniec walki się zbliża. Zdecydowałeś się włączyć tryb turbo do palania? Zjadłbyś tą sałatkę Cezara? Szefie, nie staraj się za bardzo. Już wiemy, kto jest zwycięzcą. Skończyłeś? Szybko ci poszło. Nie wstyd ci podać to danie. Starłeś ser? Szefie, nie zamieniaj się w Hulka. Ja też ledwo wytrzymuję nerwowo. Pokaż mu, jak powinna wyglądać sałatka Cezara. Oglądanie ciebie to świetna zabawa. Nie to, co grajka. Szefie, jest idealna. Nie złość się na mnie. Sędzia nie wiedziała, że muzycy znają się tylko na muzyce. Nie chcę ryzykować i nie spróbuję tej sałatki. Ty zadecyduj. Zasłona? Wszystko, tylko nie twoja sałatka, szefie! Wow! Cóż, szefie, nie tracisz żadnych punktów. Za to też nie. Wiem, grajek był denerwujący. Nareszcie mogę jej spróbować.